Ohoho, a cóż to za sterta brudnych naczyń? Tak, całe dwa. O nie, i kto to teraz pozmywa? Mój płyn nie da rady. Dlatego mam dla ciebie nowy farty party clean. Farty party? Tak, chcesz się przekonać, jak on działa? Oczywiście. Sprawdźmy to. O nie, mój płyn nie daje rady. A farty party wciąż. To jest niesamowite. Tak, poradzi sobie z trudnymi plamami, nawet takimi po chlebie, i sprawi, że twoje naczynia będą lśniły. O, wow, dziękuję ci, farty party. Dzięki tobie moje życie będzie łatwiejsze. A już niedługo nowy produkt. Farty Party Clean 5G Fan Edycja. Wow. Pewnie zauważyliście, że w doświadczeniu zaczęliśmy od dosyć jasnego światła. Teraz wyjaśniamy sytuację. Doświadczeniem pierwszym. Na szalkę Petriego wprowadzamy glicerynę. Zobaczcie, wygląda ona w konsystencji jak syrop. No i rzeczywiście tak też tam płynie dosyć zwartym ciurkiem z tej butelki. I teraz tak, dodajemy barwników spożywczych. Pewnie zauważyliście, że wcześniej był żółty barwnik. Tak. To nie były wcale plamy po oleju albo coś wyjątkowego, to po prostu na glicerynie dodaliśmy żółtego barwnika, odwołując się do pewnego zjawiska z fizyki. My akurat tym razem, wykorzystując glicerynę i na tej szalce Petriego, dodamy sobie akurat trzy różne barwniki. Spójrzcie, są skoncentrowane gdzieś na środku, ale nie są nałożone jeden na drugi. One mają kontakt jednak w pewnej odległości. I uwaga, bierzemy naprawdę dowolne mydło w płynie. To musi być naprawdę produkt, który służy do mycia. To też może być płyn do mycia naczyń, ale nie musi być to party clean czy jeszcze co innego. Namaczamy patyczek i uwaga, w jednej sekundzie dotykamy w sam środek. Spójrzcie, że barwniki rozchodzą się. One tak jakby uciekały od tego patyczka. Oczywiście jest to związane z czym? Z napięciem powierzchniowym. Na pewno to już tak znacie. Nie przypomina wam to na przykład kwiatków unoszących się na powierzchni wody? Tak, kwiatków, a nie roślin. Czy nie przypomina wam to pewnej powierzchni, która zachowuje się jakby jak sprężysta błona? Spróbujmy to powtórzyć dla gliceryny, do której dodamy trochę wody. Czyli słuchajcie, będzie to już inny roztwór, inny odczynnik, będzie miał inne stężenie. Tak mniej więcej jak to mówią 50-50, czyli pół na pół dodajemy wody i gliceryny aptecznej. My akurat taką mamy do dyspozycji. Tutaj trzeba się troszkę postarać, trzeba to wymieszać, tak żeby mieszanina była jednorodna. Natomiast ja wam przypomnę, że to napięcie powierzchniowe to jest zjawisko fizyczne, które będzie występowało na styku na przykład powierzchni cieczy, dajmy na to w naszym układzie, z inną cieczą, z tym ciekłym barwnikiem spożywczym, barwnikiem rozpuszczonym właściwie w cieczy. I powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona. Kurczę, fizyka by powiedziała dużo więcej na ten temat. No chociażby, że rzeczywiście, że jest to zjawisko ilościowo opisywane jako energia przypadająca na jednostkę powierzchni. Jest to równoważne pracy potrzebnej do powiększenia się powierzchni o pewną jednostkę. No właśnie taka definicja. Zobaczcie natomiast, że różne ciecze, różne układy, różne roztwory zachowują się naprawdę w zbliżony sposób, aczkolwiek z różną intensywnością. Kiedy było już więcej wody, to te barwniki wręcz tak uciekły. I słuchajcie, pewnie widzieliście już niejedną taką reklamę i dlatego użyliśmy tak jasnego światła na wstępie. Tak troszkę przejaskrawiliśmy, żeby pokazać wam, że, no nie wiem, to żółte to miał być brud, olej, tłuszcz, a tak naprawdę był to barwnik. Pamiętajcie, w reklamach bardzo często stosuje się potocznie nazywaną ściemę do tego, żeby ładnie przedstawić jakieś zjawisko fizyczne. Także nie dajcie się nabierać na różne cudowne produkty. Aha, i najważniejsze, ten detergent nam zmniejszył napięcie powierzchniowe, dlatego tak barwniki uciekały. To gdyby na przykład do wody, na której unosi się nartnik, dodać jakiegoś płynu do mycia naczyń, on pewnie by zatonął, nie byłoby to zbyt wesołe. I tak też byłoby z innymi cieczami, które wykazują napięcie powierzchniowe.
teraz trochę takie doświadczenie, które przypomina mi na myśl takie fajne zabawki, które wyglądały trochę jak łapki, można było je przyklejać jak trochę ten na muchy. Kameleon, te łapie muchy, dobrze mówię? No, takie łapki i one się kleiły do powierzchni, oczywiście gładkich. A rozumiem, że to się tak jak w bajkach kameleon. Tak, jak łapie muchy Jęzor wystawia, to tak samo te łapki działały. A ostatnio taka moda przyszła też na to, żeby robić samemu albo kupić można było tak zwane slajmy. Oj tak, rzeczywiście. Słyszałem też, że gdzieś potocznie w kolejnej nazwie handlowej ktoś to nazwał super lepką cieczą. To znaczy, że zarówno ta łapka, jak i te slajmy, czyli ta super lepka ciecz, zachowywała się trochę jak ciecz, ale trochę przypominała również ciało stałe, prawda? Gdyby wyciągnąć ją z beczki, z pojemnika, w którym można było ją kupić, to rzeczywiście wypełniała ona jego kształt, dostosowywała się, czyli wykazywała właściwości, jakby była cieczą. Natomiast próbując ją formować, później kształtowała się na konkretny, no wymuszony przez nas kształt tego gluta, no bo jak to inaczej nazwać? Jeszcze smarki smoka słyszałem kiedyś. O, to też bardzo. Tak, bardzo. Tak czy siak niekoniecznie proste do wytłumaczenia doświadczenie, natomiast bardzo ładne i bardzo proste do wykonania podług tej wiedzy, którą trzeba posiadać, żeby ułożyć sobie w głowie, dlaczego tak się stało. Spróbujemy zrobić swojego gluta? Oczywiście, jak najbardziej, jestem gotowy. Jakby to nie brzmiało, przetestujmy. Zawsze twierdzę, że jak doświadczenia są kolorowe, to jest naprawdę ładnie. Dlatego potrzebna nam jest zlewka, do której wlewamy ciepłej wody. Tutaj to jest taka woda o około 60-70 stopniach Celsjusza. Pierwszy składnik stały, który do niej wprowadzamy, to boraks, czyli pewna sól, która zawiera w sobie związki boru. Można dostać m.in. ten czynnik w sklepach ekologicznych, gdzie sami możecie przygotować swój ekologiczny proszek do prania. Więcej już nie będę mówił. Mieszamy tak długo, aż gdzieś jedna łyżeczka wprowadzona do układu rozpuści się. Natomiast do drugiego naczynia wlewamy takiego kleju szkolnego, albo najlepiej polialkoholu winylowego jako odczynnika, w roztworze oczywiście. I teraz kochani, dodajemy do tego alkoholu barwnika spożywczego. Chcielibyśmy, żeby barwa była dosyć intensywna, dlatego nie bójcie się, jednak no, nie zróbcie sobie później za dużo sprzątania. Tak jest. I zaczynamy to, co najważniejsze. Nie. Najpierw mieszamy. Bardzo dobrze. Piotr się tutaj rozpędził. Oto zgrywus jeden ancymon. I teraz trzeba mieć wyczucie. Słuchajcie, dodajemy tego roztworu boraksu. Uwaga, naprawdę niewielką ilość. Wyczujecie, jeżeli będziecie cały czas mieszali, kiedy nagle poczujecie pewien opór. Tak jakbyście zaczęli mieszać galaretkę, czy nie wiem, o właśnie, coś niesamowitego, coś wam przywrze, przyłączy się, jakby przykleiło do tej bagietki. Coś, co się rozciąga po podniesieniu. Na dole przyjmowało kształt naczynia, a teraz na tej bagietce się unosi tak, jak byłby to jakiś glutek. Rzeczywiście, kochani, okazuje się, że z połączenia niewielkiej ilości, nawet całkiem rozcieńczonych roztworów, uzyskaliśmy takiego slajma, które są bardzo popularne teraz właśnie, przy czym niekoniecznie są tanie. Można je oczywiście dowolnie zdobić, jednak zaczyna to przypominać ciało stałe. Czy aby na pewno powstało z tego ciało stałe? No nie wiem, ale jest fascynująca zabawa, która z tego powstała. Glut to przecież glut. W tym doświadczeniu nie będzie równania reakcji, bo byłoby to bardzo schematyczne, dlatego powiedzmy sobie, co tam się działo. Mieliśmy, kochani, w roztworze jony boranowe. No i jeżeli one spotkały się gdzieś tam z roztworem alkoholu poliwinylowego, dochodzi nam do czegoś, co się nazywa sieciowanie polimeru i tworzy się między innymi takie wiązanie. Przedstawię wam jego fragment. Jeśli takie coś powstaje, czyli odpowiednie połączenie pochodnych, no gdzieś tam związków boru, tak, i gdzieś fragment węglowodorowy, od tego przypominam wam alkoholu, to jest, są dwa takie podstawowe efekty, a właściwie jeden najistotniejszy. To sieciowanie skutkuje tym, że mamy wzrost lepkości. To znaczy, że tego glutka mogliśmy zacząć formować, tak? Ale uwaga, nadal również zachowuje się on jak ciecz, czyli gdyby wlać go do naczynia, które będzie wypełniał, to on wtedy przyjmuje jego kształt. I na tym polega to piękno. A już od was zależy, jakie stężenia dobierzecie, jak bardzo, z jaką wydajnością to sieciowanie będzie zachodziło. Jednak obecność
takiego ugrupowania, takiego wiązania skutkuje właśnie tym wzrostem lepkości obserwowanym w doświadczeniu. Czy wiecie, że bardzo często, jeżeli mamy do czynienia z pewnym produktem spożywczym, nie wiem, to może być w ogóle mieszanina produktów, cokolwiek, co ma w sobie cukier, z reguły ma dwa napisy. Albo, że jest to cukier spożywczy, w domyśle jest to sacharoza, albo, że jest to syrop glukozowy, bądź ewentualnie glukozowo-fruktozowy. Zacznijmy od tego pierwszego, czyli syropu glukozowego. Czy łatwo nam będzie powiedzieć, jaki tu cukier jest zawarty? Glukoza? Bardzo dobrze. Postaramy się coś wykonać ważnego, taką próbę porównawczą. Inaczej próbę lustra srebrnego albo srebrowego. Nigdy dobrze nie pamiętam. W przyszłości, jeżeli ktoś będzie chciał pogłębić wiedzę chemiczną, nazywać się ona będzie próbą Tollensa. Natomiast bardzo często w różnych odczynnikach próba ta jest wykorzystywana przed świętami Bożego Narodzenia, szczególnie historycznie, ponieważ... Tak jest. Kiedyś była ta metoda wykorzystywana właśnie do ozdabiania bombek choinkowych, czyli srebrzenia właśnie. Tak jest. Spróbujemy, kochani, dzięki temu może niekoniecznie zrobić bombkę, bo to nie chodzi o tradycje świąteczne. My się zajmiemy probówkami, natomiast postaramy się odróżnić taki układ, w którym będzie glukoza, od układu, w którym będzie sacharoza. Sprawdzimy, czy nam się to uda. Obserwujcie wygląd zawartości dwóch naczyń. Dla potrzeb doświadczenia najpierw przygotujemy coś, co będziemy nazywali w tym doświadczeniu odczynnikiem Tollensa, czyli amoniakalny roztwór tlenku srebra 1. Dlatego potrzebujemy do probówki wsypać azotanu 5 srebra 1 jako ciała stałego. No i zobaczcie, że naprawdę użyjemy go sporą ilość, a nie zapomnijcie, że to jest drogi odczynnik. Następnie, słuchajcie, obok znajduje się probówka z wodą destylowaną. Dlaczego destylowana? Ano dlatego, żeby nie daj Boże nie wytrącił nam się jakiś chlorek srebra 1, który jest trudno rozpuszczalny, który mógłby zakłócić obserwację. I okazuje się, zobaczcie, że po dodaniu wody do tej substancji stałej nadal ciecz, która jest powyżej substancji stałej, jest bezbarwna. Czyli tutaj nie strąciliśmy zbędnych zanieczyszczających nam odczynników, zbędnych osadów. Mieszamy celem rozpuszczenia, zaniknięcia całej substancji stałej. Jak zwykle nasz ulubiony trik filmowy to przyspieszenie. Tak jak na oko patrzę, to około 4-5 razy chyba udało nam się to zrobić. Natomiast dzięki temu powstanie roztwór o całkiem sporym stężeniu jonów srebra 1. Tak jest. I teraz, kochani, zadanie kolejne. Spójrzcie, że mamy dwie probówki. Podzielmy sobie tak przygotowany roztwór soli srebra 1 na dwa naczynia, bo za chwilę będziemy coś porównywali, co dodamy do tych układów. No i zadanie. Czego trzeba dodać, żeby wytrącić, cudzysłów, wodorotlenek srebra 1? Oczywiście jakiegoś środowiska zasadowego, czyli roztworu wodorotlenku sodu, inaczej zasady sodowej. Jak dodajemy, wytrąca się jasny osad, który wręcz natychmiast ciemnieje. Okazuje się, że pewnie pamiętacie, że wodorotlenek srebra 1 jest nietrwały i rozpada się na odpowiedni tlenek. Teraz dodajemy nadmiaru wody amoniakalnej. Dlaczego powiedziałem nadmiaru? Zależy nam na tym, żeby w trakcie doświadczenia ten osad, który tam jest, jakiej barwy on by nie miał, po prostu się roztworzył. Czyli żebyśmy obserwowali, że przynajmniej zawartość probówki jest przezroczysta. Tak? Tu nie chcemy mieć osadu, staramy się stworzyć pewien związek kompleksowy. On w liceum będzie nazywany wodorotlenkiem diamina srebra 1, natomiast my go na tym etapie nazwiemy amoniakalnym roztworem tlenku srebra 1. Słuchajcie, z amoniakiem, a właściwie z wodą amoniakalną, bo tak nazywa się ten odczynnik, trzeba postępować dosyć ostrożnie, bo ma nieprzyjemny, przenikliwy zapach. I teraz dodajemy go porcjami. Tak dużo, żeby nie przesadzić z ilością, tylko do momentu, tak jak powiedziałem, aż nam osad zaniknie. Dobrze, nie traćmy czasu, przejdźmy już do tej właściwej chwili. Tak to będzie wyglądało. Przygotujmy sobie gorącą wodę, to będzie nasza łaźnia z gorącą wodą. I uwaga, do jednej probówki, tej od prawej, dodajemy nasyconego roztworu sacharozy. Natomiast do tej od lewej dodajemy nasyconego roztworu glukozy, czyli dwa różne możliwe cukry. I wstawiamy to do łaźni z wodą, która ma temperaturę przynajmniej 80 stopni Celsjusza. No ta ma, bo intensywnie paruje. Obserwujemy, co się dzieje wewnątrz probówek. I rzeczywiście już są różnice. W probówce po lewej stronie, czyli tam, gdzie był roztwór glukozy, na ściankach
pojawia się srebrzysto-szary nalot. Natomiast w probówce po prawej stronie, tam gdzie była sacharoza, zawartość nie zmieniła się, czyli nadal jest przezroczysta, może delikatnie tylko ściemniało, co już było przed dodaniem roztworu cukru. Udało nam się odróżnić dwa cukry. Kolejne doświadczenie tak długo jak trwało, tak samo długo będziemy je podsumowywać, ale jest piękne, ponieważ podsumowuje jeszcze jedną rzecz, chociaż to słowo już kilkukrotnie użyłem, zbiera do wiedzy wszystko to, co było wcześniej, czyli zarówno tematy soli, wodorotlenków, gdzieś tam cukry miesza. Próba z odczynnikiem Tollensa, czyli próba Tollensa. Spróbujmy najpierw zapisać, jak ten odczynnik powstaje, kochani. I uwaga, uwaga, uwaga. Mieliśmy najpierw w probówce roztwór soli dobrze rozpuszczalnej. My go akurat rozpuściliśmy w wodzie destylowanej, dlatego nam się żadne inne jony nie wytrąciły. Azotan 5, srebra 1. Działaliśmy na niego najpierw wodorotlenkiem sodu. I z tego powstawał nam jasny osad, który później ciemniał i delikatnie zaczął przypominać taką kawę z mlekiem. Tak, coś koło tego. Reakcja wymiany podwójnej, więc zapisuję odpowiednie produkty. Tutaj z pewną gwiazdką dla tego związku, czyli wodorotlenek srebra 1. I drugi produkt to pewna rozpuszczalna w wodzie sól. Czyli mógłbym tu zaznaczyć, że to był ten pierwotny osad, ten jasny osad, czyli ten, który przez nanosekundę był. Natomiast dalej drugi z produktów sól NaNO3. Azotan 5. Sodu. I teraz ten związek jest ciekawy, bo on nie wymaga już wysokiej temperatury, on po prostu jest nietrwały w tych warunkach, w których go otrzymaliśmy. Zatem mogę natychmiastowo, bez jakichś tam czynników nadzwyczajnych jak światło, jak tym podobne, oczywiście temperatura też by go rozłożyła, ale nie było to niezbędne, rozkłada się do odpowiedniego tlenku. Zatem macie żywy dowód, że nie wszystkie wodorotlenki są trwałe. Jest on nadal wartościowość srebra taka sama, bo tlenek srebra 1 i drugi tlenek to oczywiście tlenek wodoru, czyli woda. Odpowiedni współczynnik stechiometryczny, zgadza się. Następnie działaliśmy na to wodą amoniakalną, tak? Czyli ostatecznie ten związek, kiedy podziałaliśmy na niego amoniakiem, uwaga, tu zapiszę pewne uproszczenie dla szkoły podstawowej. Jak działaliśmy następującą wodą amoniakalną, NH3 razy H2O, czyli roztworem amoniaku w wodzie, to powstało nam coś takiego. Amoniakalny roztwór tlenku srebra 1, NH3 razy H2O. Niech będzie. Tak zapisuję tylko dla uproszczenia. Czyli to był nasz uproszczony wzór tego czynnika reakcyjnego, którym rozróżnialiśmy. I teraz tak, pierwsza sytuacja, kochani, próba Tollensa dla sacharozy, czyli cukru złożonego dwucukru. Sacharozy jest następująca. Przekreślam, nie. Nie jest to cukier redukujący. Nie jesteśmy w stanie tak przeprowadzić. Tą sacharozę najpierw by trzeba było rozłożyć na te cukry proste, z których powstała. Czyli tutaj no, szału nie było w tej zawartości probówki. To tak, w której się nic diametralnie różniącego nie działo. Natomiast druga istotna sytuacja, kochani, która była, troszkę to sobie tak uproszczę. Mamy sytuację drugą, to probówka, w której znajdowała się tym razem glukoza, tak? Czyli próba Tollensa dla glukozy. A, i tu postawię sobie ptaszka. Tak. Tak, o, to tutaj nie skreślone, a to tak, to już w ogóle piękne, to jeszcze emotikon wesoły. I zapiszmy odpowiednio w uproszczony sposób, jak to tutaj przebiega. Mieliśmy, kochani, przypominam, tlenek srebra 1. Jako drugi z czynników to gdzieś obecny był amoniak, tak go tak zaznaczmy. I uwaga, cząsteczka glukozy, też zapiszmy sobie jej wzór C6H12O6. W podwyższonej temperaturze, co tam się dzieje? Po pierwsze pojawiło się srebro. No to niech będzie, zaznaczmy je. Po drugie, musieliśmy dokonać utlenienia, czyli jakby glukoza utlenia się, czyli przyłącza atomy tlenu. Tak to w chemii organicznej się odbywa. Ale uwaga, środowisko było zasadowe, to znaczy, że nie powstanie mi z tego kwas glukonowy, tylko odpowiednia sól od niego pochodząca, czyli C6H11O7-, minus, tak? I ostatni jeszcze oczywiście NH4+, te jony do wyrównania, żeby ładunki nam się zgadzały. Jeszcze współczynnik 2 i teraz jest poprawnie. I to właśnie srebro, które jest w produktach zapisane o symbolu AG, pojawiło się na ściankach naczynia. Natomiast we wnętrzu była jakaś sól, ponieważ było środowisko zasadowe,
pochodna kwasu, który powstaje glukonowego, powstającego z utleniania glukozy. Czyż to nie jest piękne? Rozróżniliśmy zawartości dwóch probówek, czyli moglibyście rozróżnić cukier spożywczy sacharozę od na przykład syropu glukozowego. Pięknie. Następne doświadczenie w bogactwie dzisiejszego programu, dzisiejszego spotkania wykonane będzie na szalce Petriego. Pamiętajcie, że jest to naczynie, które ma zarówno dolną część, jak i górną, czyli jesteśmy w stanie w pewien sposób ograniczyć na przykład wydzielanie się gazów, które mogłyby powstać na skutek zachodzącej reakcji chemicznej. Zaczniemy od tradycyjnej metody historycznej otrzymywania tak zwanego kwasu solnego, ale pamiętajcie, że tematem są sole, czyli nas również będzie interesowało pamiętanie o tym, że jest to nie jedyny produkt zachodzącej reakcji chemicznej. Naczyniem właściwym do doświadczenia będzie szalka Petriego i najpierw na jej dolną część wsypujemy chlorku sodu. To znowu jest sól kuchenna. Następnie roztwory wskaźników. Jako pierwszy roztwór oranżu metylowego. Spójrzcie, że nie dotyka tak bezpośrednio tych kryształków, tylko jest w pewnej odległości. Następnie bezbarwny roztwór fenoloftaleiny. I jako ostatni, tak żeby dodać coś od siebie ekstra, to będzie roztwór błękitu tymolowego. Czy pamiętacie barwy wskaźników? No właśnie. Dodajemy do soli kuchennej jedną, dwie, maksymalnie trzy krople stężonego kwasu siarkowego 6. I całość przymykamy górną częścią szalki. Spójrzcie, co się dzieje. Po pierwsze, to nie nasz aparat stracił ostrość. Nie. To tak jedna część szalki została jakby okopcona, czyli wydziela się jakiś gaz. Następnie zmieniają się barwy. Szczególnie zwróćcie uwagę, że oranż metylowy stał się czerwony, był pomarańczowy czy taki żółto-pomarańczowy, a roztwór błękitu tymolowego zmienił barwę na taką różową. Na razie, chociaż moje ręce leżą spokojnie, to to, co się działo na połówce szalki, to tak naprawdę nie było spokojnie. Dlatego zapiszmy równanie zachodzącej reakcji chemicznej. Uwaga, uwaga, to równanie zapiszemy tak jak dla szkoły podstawowej. Może delikatnie coś tam przesadzamy, bo ono jest dwuetapowe, ale istota otrzymanego produktu stałego i gazowego zostanie przedstawiona. Mieliśmy na szalce wsypaną sól, chlorek sodu, czyli odczynnik o wzorze chemicznym NaCl. Działaliśmy na niego niewielką ilością, ale stężonego kwasu siarkowego 6. I to jest, słuchajcie, typ reakcji wymiany podwójnej, czyli ta część fala powinna połączyć nam się z tą częścią, natomiast ta część z tą częścią. Spróbujmy w takim razie. Wydziela się gaz chlorowodór, który później rozpuszczał się w wodzie i zmieniał odczyn roztworów wskaźników i w ogóle jego roztwór wodny zmieniał odczyn pH poniżej 7. Drugi produkt to będzie sól. W tym wypadku będzie to siarczan 6 sodu. I teraz jeszcze bilans, kochani. Tutaj liczba atomów wodoru 2, tutaj 1, to tu 2. Jeszcze sprawdźmy. A właśnie, tu gdyby było w proporcji to 2 kationy, tak teoretycznie, sodu, tu 1, to tu jeszcze 2. Mamy to pięknie. Wiemy, co powstało jako gaz i drugie, co było produktem stałym. To sól, siarczan 6 sodu. W kolejnym doświadczeniu otrzymamy między innymi amoniak. Nie zapomnę, jak kiedyś na zajęciach, które prowadziliśmy, to chyba było z jakimiś studentami albo starszymi uczniami, tego już nie pamiętam, na pytanie, jakim zapach wydziela się z butli z wodą amoniakalną, chodziło o zapach amoniaku, usłyszałem, że jest to zapach suszonych śliwek. Całe szczęście, nie do końca była to prawda i nie do końca będziecie w stanie poczuć to po drugiej stronie ekranu, jednak mogę was zainspirować, że gaz ten można otrzymać również między innymi w wyniku rozkładu tak zwanego produktu o nazwie amoniaczek, czyli wodorowęglanu amonu. Na skutek jego ogrzewania powstaje tam, co prawda, nie tylko amoniak, ale jego zapach, na pewno niesuszonych śliwek, jest taki nieprzyjemny, przenikliwy, że najlepiej być z dala od niego, a już na pewno nasz nos go nie pokocha. Zobaczmy, jak inną metodą można go otrzymać i oczywiście obok niego również jakąś sól.
ponownie szalka Petriego i ponownie będziemy otrzymywali pewien gaz. Na szalkę wsypujemy chlorku amonu. To trochę inna sól, ale w podobne miejsce jak w poprzednim doświadczeniu. Tak samo użyjemy roztworów wskaźników kwasowo-zasadowych. Jako pierwszy idzie roztwór oranżu metylowego. Następnie dodajemy znowu niewielką ilość, jedną, dwie kropelki roztworu fenoloftaleiny. Zwróćcie uwagę na dystans wszystkich odczynników od siebie. I ostatni, jako nasz wybór, roztwór błękitu tymolowego. Uwaga! Tutaj już nauczyciel, osoba dorosła, doda nam jedną, dwie, znowu maksymalnie trzy krople stężonego roztworu wodorotlenku sodu, tak? Do tej soli, która tam jest naniesiona. I najważniejsze, skoro mamy szalkę, możemy ją po chwili przykryć jej pokrywką, czyli górną częścią. Obserwujemy zmiany. Po pierwsze, najszybciej chyba zmienia się barwa błękitu tymolowego roztworu. Dalej, roztwór fenoloftaleiny staje się malinowy. Natomiast z roztworem oranżu metylowego nic wielkiego się nie dzieje, on pozostaje taki pomarańczowy jak był. Spójrzmy, jaki to kolor jest teraz w roztworze błękitu tymolowego, bo tak dosyć intensywny jest on. Zamieszajmy w takim razie. Jest! Błękit tymolowy stał się błękitny, czyli barwa zmieniła się z tej zielonej na niebieską. Bez zbędnego wprowadzenia. Wzory sumaryczne związków. NH4Cl to chlorek amonu, potocznie nazywany salmiakiem. A dlaczego? Też warto sprawdzić. I na niego działaliśmy roztworem wodorotlenku sodu. Spójrzcie, co tam się takiego dzieje. To jest znowu reakcja wymiany podwójnej, to znaczy, że ta część chciałaby dążyć do tej części, a ta część do tej części. Równanie znowu jak do szkoły podstawowej, to z gwiazdką, ale co tam, my się nie boimy. Zaczniemy od tego, co prostsze. Kochani, tutaj powstała ta sól, którą uwielbiacie. Chlorek sodu, nie inna, bo to wzór chlorku sodu, a nie innej soli. Natomiast drugi produkt nie wolno nam zapisać w postaci NH4OH, bo on po prostu tak nie występuje. Jak P2O5, to zapisujemy P4O10, bo jest bardziej miarodajny. To zobaczcie, co z tego powstało. Pewien gaz, amoniak i jeszcze do tego zapiszę wzór cząsteczki wody. Sprawdzam sobie liczby poszczególnych atomów, jonów, indywiduów i tak dalej. Wszystko się zgadza. I to ten amoniak później rozpuszczając się w wodzie tworzył wodę amoniakalną, czyli powodował, że powstawały z tego jony OH-. O czym świadczył odczyn roztworu? Że ten roztwór miał odczyn zasadowy. O, tak będzie najładniej. Kochani, pewnie zastanawiacie się, dlaczego jestem w łazience. Z tym będzie związane jedno z naszych zadań, które przygotowaliśmy właśnie dla Was specjalnie po dzisiejszym odcinku. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Czy to już koniec? Zobaczycie sami.